Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Aska i z nami Isayuki. Hej, yo-yo-ho. I wchodzimy do kopalni, bo stwierdziłyśmy, że idziemy zbierać, o właśnie, żelazo, żebyśmy miały na siekierę. Tu się nie da na R? Nie, to już się atakuje. O, i tu na ziemi teraz powinny leżeć rudy żelaza. Hops. O. Trochę leży. Tak jak pisaliście, że właśnie dużo głazów jest, no ale też nie będziemy lecieć teraz z głazem przez całą ścianę, przez całą planszę. Niestety nasza jaskinia jest mega daleko, smutno. Nie? No. Bardzo. Przydałaby się jakaś tyrolka na to. Przydałby się w sumie wózek, mogłyśmy wziąć, o. Ale nie, nie mamy, tu jest jeszcze, nikt nie zbudował nowego, odkąd się rozsypał. A, no tak, bo ty wlazłaś do wody. No, utopił się. Ja miałam drugi kill off, o. Ktoś coś świeci w środku. No właśnie. Jakby tam ktoś siedział. A tak słońce padało. Chyba tak. A w ogóle nie powiedziałyśmy, bo nam się pojawił ten początek inwazji chyba zaraz po zakończeniu odcinka! Uciekaj, co to jest? Co się dzieje? Pająki! Nie, to jakieś alieny w ogóle. Jeszcze jeden? No. Wow, ja nie mogę. Co to jest? Mały pełzacz. O, ale szybko schodzą. Ile mięsa! O, panie. Pies zje pewnie z radością. Zabrałam. Wo, się wystraszyłam. Rzeczywiście, że na raz schodzi. No. Możesz zbierać. Ty, ale zobacz, już wiem, o co chodziło z tymi jaskiniami. Prawo, lewo, prawo, lewo. A, faktycznie. Ale wiesz co, masz jakąś pochodnię? Bo ja nie mam. Nic. Możemy zrobić pochodnię? Żywica jest chyba potrzebna. Żywica, liny i patyk. O, Basiu. No nic. Dobra, ale tutaj jeszcze został. Ale na zewnątrz masz rozsypane, mogę ci zrobić. Poczekaj, to zrobiłaś na zewnątrz te. Ale nawet jak weźmiemy żywicę, to przy kilofie nie możemy trzymać pochodni w rękach, nie? No to jedna będzie trzymać pochodnię, druga będzie kopać. No, ale nie powiedziałyśmy o tej inwazji przecież. Pojawiła nam się informacja, że jakaś inwazja za 20 dni i takie było, co? Czyli wnioskujemy, że za 20 dni koniec serii. Może tak być. Ja tak wnioskuję. Bo jak to jest coś, to dają ci na przygotowanie 20 dni, tam chyba 20 coś było, jak zaczynałeś w ogóle, nie? Jak to się pojawiło, tam 23 czy coś. Mm-hmm. No to jest mega dużo czasu, to chyba oznacza, że trzeba się przygotować jak na jakąś, kurczę, wojnę stulecia. Mam pełen plecak. A właśnie, jak u mnie plecak? No jeszcze trochę tego żelaza jest. Też podpowiadaliście właśnie, jak się zająć tym kowalstwem. Proporcje, jedna do drugich, węgla do tego żelaza, ale jednak chyba zostawimy tam tego człowieczka, żeby sobie tam tłukł ten węgiel, te kosteczki. A, zdecydowanie, niech on sobie tam pracuje nad tym najlepsze. Nie jest to nic przyjemnego, jak tak minigierki przeważnie są, jakie są w grach, to ta jest po prostu... Nie. To tłuczenie tego żelaza jest czymś okropnym. Jedna, szkoda, że jest taka mało przyjemna. Trudna, no, taka realistyczna jakby, nie? Jakby nie było. Ale no. Porozmawiajmy o realizmie, mam 3 palce. Ostatnio masz 4, już masz 3. Ciężka i praca. Ciężka praca. Stracilibyśmy palec w pracy? Nawet 2. Pochodnia, czego mi jeszcze brakuje? To ściana za ścianą jest w ogóle. Ona nawet do żadnych korytarzy. O, nie mam miejsca już w ekwipunku. Mogę sobie zjeść zupkę. Potrzebna będzie ta pochodnia. No to ty musisz przyjść do zbierać te żelazo, co tutaj leży. Masz miejsce na małe rzeczy? Pozbieram. Jeszcze mam kilka. No bo tu leży raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem? Siedem kawałków? Siedem mi się nie zmieści, ale mogę. No to chodź, weź to, już nie stukam dalej. Mam pięć. Czarno, nie widzę, gdzie idę. A, tu jest ten, do przechowania rudy plecak. Może tu trzeba by zdeponować, a chłopaki to przyniosą. Jaki plecak? A, tutaj. Tu. Ale nie mam nikogo przypisanego. A. Już jest zapchane, ale to można się jeszcze faktycznie podnieść trochę. I później poza odcinkiem po prostu... O, nic nie widzę, ja sobie na zetce tylko patrzę, gdzie leżą kamienie i... O, idę za nimi. Tak.
Dokładnie tak. Trzeba postawić tą pochodnię taką, co stoi na ziemi. No, podniosłaś? A, no to lecimy jeszcze. Podniosłam. To jeszcze cztery kawałki. Bo zdeponowałam tam, więc mam cały ten wolny. A już zapełniłaś tamten też? No. No bo tam tylko 20 miejsc było. Też słabo. O, zabrałaś mi. A, to jeszcze jedna ściana. I to sobie pozbieraj. Jedynkę. Albo weź sobie ze skrzynki, ja ją zdeponuję i wiesz. Nie. Teraz nam trybale wyskoczą. To już chyba piąta ściana pod... O! No teraz już wyjmuję pałkę. Chociaż mogę... A nie, ściana. O! Nasiona można włożyć do slotu po lewej stronie. Ale chyba tylko jedne? No, ale miałam akurat jakieś. To tu... To już nie bij! Tu leży ten! Już nie ma miejsca! Ja mam w plecaku jeszcze miejsce. No to tu, zobacz, ile to żelaza leży. No, tu wezmę to, wsadzę jeszcze do tego, wezmę ten. Chyba się załapię. Zmieszczę jeszcze, może. Gdzie wsadzisz? W plecaku mam jeszcze kilka wolnych okienek. No, a tu leży już sześć. To nie zmieszczę. I tam jeszcze zostawiłaś. Dobra. Czeka, no. Bo ja nasiona wyrzucę, bo mamy tych nasion. Przypiszemy sobie kogoś może do tego, spróbujemy. Może nam tu zniosą. Raz, dwa, trzy, cztery. Włókna też na razie wyrzucę, to jeszcze cztery kawałki podniosę. Rzeczywiście ciężko stąd nawet wyjść. Cztery. Ło, mamy gościa. Czy teraz przypisałaś? Nie, nikogo nie przypisałam. Kto przyszedł? Amelia przyszła tutaj. A Amelia jest... Amelia jest magazynierką? Potrzebuje tego, aby pracować w pochodni. Potrzebuje. Jest przypisana. Zaraz jej zrobię pochodnie. Amelia jest do jaskini. To może ostatnio przypisałam do jaskini kogoś? Może. Mogłyśmy jeszcze poza nagraniem albo na tym. To muszę czekać, upuścić kilka tych, potem sobie pozbieram, żeby jej zrobić pochodnie. A czego jej nie ma? Pochodni. No kobieto, my bez pochodni pracowałyśmy. No właśnie. Naciskasz Z. No. I działa. I lecisz. Dobra, to ja jej zrobię pochodnie. Ty wracasz do domu? No to ja wezmę ile mogę na plecy i chyba będę... Dobra. Młotki tu leżą, rany. No dobra, ja się napiję. Pipi. Już po drodze nie będę nikogo zaczepiała. Tam jest dom? Chyba tam będzie dom. No ciekawe, co, bo Amelia chce iść kopać, ale czy Amelia będzie przynosić do domu żelazo? Nie wiem. Można w sumie wrzucić do niej trade'em, cały plecak jej zapchać żelazem i zmienić jej pracę na coś innego, to wtedy na to zaniesie chyba do tego, do domu. Taki myk zrobić. No i właśnie, mamy do was pytanie bardzo ważne. Czy na mapie zawsze jest tylko jedna jaskinia? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Jeżeli tak. Jest więcej niż jedna, no to my postaramy się znaleźć jakąś bliżej. A jeżeli jest tylko jedna, no to mamy bardzo niefajny seed. Strasznie daleko. Ale to też wiem, że... A właśnie, bo zaraz. Pisaliście, że właśnie przesuwacie sobie wioskę zawsze w stronę jaskini, żeby tak być jej właśnie jak najbliżej. Jak dobudowujecie budynki, to tak w stronę kopalni. Tylko, że no zobaczcie, jaki mamy dystans. Byśmy musieli całe miasto zbudować. Bo może by trzeba najpierw pobiegać po mapie, znaleźć kopalnię, a dopiero potem się wokół niej rozbudować. No. A bądź taka mądra, jak zaczynasz grać w grę pierwszy raz. W ogóle by to do głowy nie przyszło. Tak, teraz to wiadomo, jakbyśmy zaczynały grać, to by priorytet był, żeby znaleźć najpierw kopalnię, a potem miejsce na miasto. O, na wielki się nadziałam. Zdecydowanie tak. Oj. Nie widzicie mnie, wilki. Siu, a kysz. Bo was zaprowadzę do naszego... Zaklinowałam się. Co, będziesz mnie gonił? Utknęłaś na czymś? No dwa drzewa były za blisko siebie. No mi się jakoś ominęłam tym razem. Ale na wiliczki. Co tu z tą biega? Fajnie słychać te wszystkie dźwięki, jak to coś ci biega, kurczę, w prawym uchu. Zaraz usłyszę w komentarzach, że przecież to po lewej stronie, mam źle słuchawki założone albo coś. To już tak kiedyś było, bo ja to już mówiłam. Mówię, co ja słyszę tak po prawej stronie? Się okazało, że miałam właśnie słuchawki chyba odwrotnie założone i to się wszystko działo po lewej. No dobrze wiedzieć. O, nie. Wiedzieć.
No zawsze to coś. Masz, zobacz, co ci przyniosłam, kolego. Zobacz, czekaj, gdzie to miejsce na rudę. Zdeponuj. Proszę bardzo. No, na co czekasz? No na razie wynosi głazy na zewnątrz. O. I układa je w koszyku tu obok, bo to jest drugi koszyk. Dymarka wymaga więcej zasobów węgiel drzewny. No takiemu to dogodź, no. Ech. Teraz ci dam węgiel drzewny. Węgiel drzewny się robi całkiem przyjemnie akurat, to jest plus. Tylko tutaj pisali nam ludziki, że no, pochłaniać będzie ilość tego węgla, nie węgla, bo to drewno opałowe, nie? Mhm. Bardzo duże ilości ta dymarka. Znaczy to wypalarka. To wypalarka. Czy ja mogę wrzucić rudę na sanki? A, swoją drogą przyniosłyśmy, bo nie wiem, czy też mówiłyśmy, przyniosłyśmy. Tak, możesz, bo ona ma miejsce na średnie, małe i dużą, i duże rzeczy. Okej. Okay. A te drwala przyniosłyśmy, tutaj jest teraz. Bardzo bliziutko, za murem już, który się buduje powoli. No, a mamy strasznie dużo tutaj pieńków, a z tych pieńków jest jedno połowę. No, jest. Zobaczcie. Prościej teraz, łatwiej. Nie mam siły, strzały, okay. Nie mam domu, oj. Sorry, ziomek, nie zostałeś przypisany do domu. Tak, no ten nowy. To dwóch chyba już nowych jest nawet. Ale zaraz, to nie tak się przypisuje. Czekajcie, tutaj można w ten sposób. Musi być wolna chata na pewno. Chata jedna ma 4x4, druga ma 4x4. No to niestety pod szałasy. Jeden szałas tylko mamy. To trzeba chyba postawić kolejną chatkę. Chyba chatkę trzeba, no. Chyba chatkę trzeba. Muszę iść do domu. O, no to idź. Papa. W sumie jest lato, to w szałasach możecie spać. No mamy myślę, 17 że spokojnie. Osób. Więc no. Wow, ludzi. Drewno opałowe pozbieram i tych pni się pozbędę. To będzie w sumie ładne ten. Ładne miejsce na rozbudowę. Jakiś taki, nie wiem. Dom. Ogrodzić to kolejnym płotem. I jakiś zrobić mieszkalną może strefę. Jak najbardziej. Mało tego, dobudowałyśmy kolejne już płotki, ciąg dalszy, bo były wszystkie już zbudowane. To postawione no. Były blueprinty wcześniej, to jest fajnie. Już prawie zamknęłyśmy okrąg. Prawie. Prawie. Zostało nam tylko długie tyle. W sumie to ci ludzie, co teraz przyszli, oni są nieprzypisani przecież do niczego. Budowniczy. Nie, trzeba zrobić na przykład... gdzie to jest? Kuchnia, myśliwy, zbieracz. Myślę, że zbieracz mógł być jeszcze jeden. Bo to właśnie warzywa no. I te inne rzeczy, nie? Tylko teraz kto ma fajne jak zdolności? Najbardziej. Ostatnio jednemu też jeszcze przeciągnęłam jeszcze jeden znacznik na zbieranie rzeczy, bo było tak strasznie dużo roślin, typu czosnek, nieczosnek i tak dalej. Tam co drewno zbierają. Mhm. Także też tam dostał jeszcze jeden znacznik. Czy zbiera? Nie wiem. Jest budowniczy. I... koszary. Mówiliście, żeby przypisać do koszar właśnie, żeby sobie trenowali. Wszystki. No to zacznijmy każdego po trochu. Po kolei ciebie. Jeszcze trzech budowniczych zostało, to nie wiem, czy zostawić trzech, czy zostawić dwóch na przykład. Zależy przy czym pracują. A, te pola jeszcze trzeba rozciągnąć. Postawiłyśmy drugą... No. Postawiłyśmy sobie drugi... rolniczą chatę, jak to się nazywa tutaj w tej grze. W każdym razie. No. Chatkę rolniczą. No tak jak chatkę, mówisz. Tak. Potrzebujemy jeszcze jednego... nie jednego, tylko potrzebujemy sobie dorobić tam pola teraz. Następne Przebiedne. Trzy i dopisać ludzi i niech robią te warzywa, żeby nam ten gość nie chodził i nie mówił, ej, nie mam co jeść. Nie mam w sensie, z czego nie mam gotować. Co zbierać. Nie mam z czego gotować. Zdeponuj. Jeden nie ma czego gotować, drugi nie ma co zbierać, a tyle rzeczy dookoła waży. Jak tam jedzenie? O, widzę, że ładnie gotują. Dobrze, zupki stoją. A nie, czego znowu nie masz? Strzały. Ale zobacz, chodź. Tam te patyków brakowało wcześniej. No właśnie, chodzę, marudzę, że patyków nie ma. No zobacz, 20 strzał. No i dlaczego ty ich nie bierzesz? Gdzie on jest? No chodź tu. A może musi być w stojaku na strzały jednak? No nie.
No masz, zobacz. Dwa łuki sobie wziął. Cwaniak. O, kolego. A, na razie moja warta dobiega końca. No dobra, dostał strzał i poszedł spać. Musi się, wiesz, do nich przyzwyczaić. Rozumiem, rozumiem. Muszę się z tym przespać. Tak. Z nimi. Muszę się z nimi przespać. Cztery kawałki drewna. No kim jesteśmy, żeby oceniać, z kim chce chłopak spać? Z czym? Co ty tu robisz? Z czym? No. Amelia już chyba skończyła pracę, będzie wracać do domu. Znaczniki trzeba będzie do wycinki też przesunąć, bo widzę, że tutaj oni już wyczyścili praktycznie wszystko. To dobrze, a pozbierali też te rzeczy w ogóle? Właśnie... Kurczę, wydaje mi się, że pisaliście w komentarzach odpowiedź na to moje pytanie ostatnio, co zrobić, żeby oni te pnie wycinali, bo coś mi świta, że coś czytałam, ale kurczę, dziurę mam teraz. Tak trochę z biegu dzisiaj dosiadłyśmy. No. Troszkę. Co prawda przeglądałam komentarze jeszcze zanim zaczęłyśmy nagrywać, ale mogło mi umknąć. Trzeba zapełnić tą wypalarkę całą, czy można tak tylko na przykład w połowie? Chyba całą trzeba, ale nie jestem tak na 100% pewna. Tutaj drewno jest spalane. Kora. Jak ma człowiek cokolwiek tu zbudować, jak cały dzień spędził próbując zbudować sobie wózek? Tyk. Tyk. A dostała, tamta dostała ten? Pochodnie? Tak, tak. Od razu poszła zbierać głazy. Głazy? Idzie na te głazy zanosić, tak. Przepraszam. Na zewnątrz przy kopalni są dwa koszyki. Jeden jest do stali, do żelaza, w sensie nie stali, a drugi jest do głazów. O. Mieszczą się tam tylko... 10 głazów się tam mieści. No 10 to dużo. Tylko kto je później przeniesie? No właśnie. To jest dobre pytanie. Gorzej jak przyjdzie i powie, nie mogę kopać dalej, bo gładzy leżą po drodze, więc zabierz je stąd. To by było... Jeszcze dwa kawałki. Średnie. Trzeba im narąbać tego drewna. A tutaj co wam brakuje? Patyków. No oni chyba drzewa. Trzeba im przestawić znacznik drzew. Zaraz to zrobię. Jak nie zapomnę, napiję się wody z ich źródełka. Już bym chciała ten węgiel, żeby im się zrobił. No ile tego jeszcze? Raz, dwa, cztery, 10 jeszcze. Chyba grabki odłożę, bo ja cały czas noszę grabki w ekwipunku. No ja wszystko wyciągnęłam. Nawet wędkę ostatnio próbowałam łowić, ale nic nie złowiłam. Zostawię całą, a wezmę, zostawię tak. Siekier mam za dużo. Puszczę jedną. Niech. Dobra. Przysięgam, on się poruszył? Kto się poruszył? O, a co to patyki porozwalone? Przecież tu trzeba dorzucać patyki. O, tu. A nie, co tu jest? A to kłody są potrzebne, a nie patyki długie. A, dlatego te patyki tu leżą. Dobra. To bawcie się, to wam nie przeszkadza. Jeszcze stąd sobie biorę. Ale korę... Kurczę, no szkoda mi tej kory na ziemi zostawiać. Bo ona się w końcu zepsuje. A też nam ta kora poszła i na budynki czasami jest potrzebna w mega dużych ilościach. To już bym wolała ją tutaj zdeponować. O, na przykład zdeponujemy sobie... No, czasem jest, rzeczywiście. No, ale teraz jest zapełnione. No, bo już nam króliki nie wyżerają, to teraz będziemy miały tej kory. No, ja mam nadzieję. Przecież jak nam króliki w sumie wyżerały. To był problem. Wszystko żarły. Gdzie jest stoisko na... korę. Na pewno gdzieś jest. Tu. O. Nareszcie trochę wytchnienia. No odpoczywajcie sobie. W sumie to bym wam postawiła właśnie jeszcze jeden blueprint na chatę. I mamy jeszcze znacznik. Może mi zapomniała. Tą chatę wodza w ogóle trzeba potem postawić w końcu. No, wiesz? No. Powiedzieć, kto tu jest panem władcą. My tu mamy dwóch jarlów. Ja jestem dostawcą. Kurierem. Nie mogę skakać. Czemu nie mogę skakać? Z blueprintem. Teraz tak. Tu nie mogę postawić chatki, bo będzie na bramie brzydko. Czemu nie mogę? A tu... Podoba mi się, że jak biegnę,
to wyskakuje mi przytrzymaj lewy shift, następna strona. Nie, dlaczego nie chce tu chatka się zmieścić? O, wrogowie, wrogowie. O nie, ta brama jeszcze tak... No dobra. Tu będzie. Brama będzie za chatką. Budujcie sobie. Chatka jest potrzebna. Krewiotunów to jest mały ten produkt, no nie? On idzie tak. W tych małej kieszonki. Mhm. Szkoda. 19 dni. Ja idę po 10 kawałków jeszcze drewna. Gdzie to są te pniaczki? A, i znacznik. A można stary znacznik usunąć? O, rozmontuj. Tak. O, nawet patyki z tego wypadły. I głaz? Naprawdę? Znaczy, patyki wezmę, Ilina, bo będzie mi pewnie potrzebne do zbudowania kolejnego znacznika. Unikowo. I znacznik drewna. Jezu, co to było? Normalnie jakby jakaś babeczka tak... A to chyba zwierzę tak zrobiło. Jak nic, te króliki, mówię ci, te overlocki i inne patek? Takie. No patyk. Nie mam patyka tu nigdzie. Powiem ci, że ile bym się nie przebiegła tutaj w okolicy, o, patyki by się zmieściły jako ten, średnie. A, mogłam pozbierać. No nic, trudno. A co, zrobiłaś sanki sobie, tak? Dobrze, tak. Ten słyszałam, kojarzy i w ogóle. Niosę na nim 3 głazy, 8, o, burza idzie, 8 kawałków rudy, resztę rudy mam w kieszeni, no i zostało mi całe wolne miejsce na te średnie rzeczy i nie pomyślałam zupełnie o patykach. Teraz będę ten. Otwórz bramę. Robimy sobie tak, musimy sobie zrobić siekierę, musimy sobie zrobić młotek. Wejść nie można, aha, bo ja jestem zapchana tu. Steponuj. A kłod... Dobra, już za dużo tej kory mamy, ale... No fajnie jest mieć tą korę, lepiej mieć niż nie mieć. O, tu żelazo zdeponuj. Na chatę bardzo szybko schodzi. Jeżeli no postawiłaś właśnie, gdzieś blueprint na chatę. Racja, bo tam chyba 30 na dach, nie? Było potrzebne. Bardzo dużo w każdym razie. Ja bym rozwaliła ten jeden długi patyk na patyki. O. Jak coś, to dokończę chyba tutaj ten znacznik. A, no właśnie. Ten jeden patyk tam biedny. No. Stały obok, wiesz, dobra, te krzaczki, co z nich patyki się na początku gry zbiera. A rozejrzałam się i nie było. Patrz, no. Musiało wyrosnąć. Może wyrósł teraz, bo wiesz, one się pojawiają. Już nieraz nam tak wyskoczył. Kiedyś prawie o grzyba potknęłam. O, wisi mi żywica w powietrzu, jak ładnie. Co to się wyprawia? Nie wiem, ale dzisiaj są takie glicze. Żywica wisi w powietrzu jak światełka. Ojoj. No. Przedtem drzewo skakało góra-dół. No to ogólnie mamy do was też pytanie. Jak się przygotować do tej inwazji? Tak. Mniej więcej, bo wiadomo, że z naszą organizacją i tyloma zadaniami, ile mamy teraz na głowie i w ogóle, to ciężko będzie, ale wszelkie tipy i wskazówki bardzo chętnie widziane. Jak najbardziej. To nie oznacza, że się do nich zastosujemy. Ale to nie to, że nie będziemy chciały, nie, tylko właśnie... Dokładnie. Po prostu nie może, nam, może nam po prostu wypaść z głowy, bądź... Bądź no. Bądź, nie może nam bądź, nie starczyć bądź czasu, po prostu. Dokładnie. Dobra, pali się. Węgiel drzewny się robi. Ło, 25 marchewek. 19 kapust. Bo szaleni. Grzybów ile. No kurczę, a gdzie jest pan kucharz? A ty tam robisz te zupki, czy? Przecież warzyw jest tyle, że ty powinieneś tutaj non-stop gotować, panie. No coś tam się gotuje. Nie. Znaczy jest zalane, jest przygotowane grzybowa, ale jest... Nie kliknięte gotuj. Dlaczego? Gdzie jest kucharz? Może poszedł spać. Jak grzybową zrobię, a co? A, pewnie. Wrzucę. Możesz sobie nowy przepis zrobić, ryba jest jakby co. O. Wisi tutaj w magazynie na tym, wiszą ryby. Możesz sobie ją zdjąć i w plecaku prawdopodobnie albo na ziemi przerobić. Z shiftem na mięso. Chyba nie było. Mhm.
bo jest ten. Czy my mamy miejsce na rudę żelaza w magazynie, czy nie? Pojemnik na surowe jedzenie. Jeszcze raz, powiedz. Miejsce na rudę żelaza w magazynie czy mamy, bo tam już jest pełno. I tak. Chyba tu gdzieś. Przechowalnia. Rudy i łupek. Tu. O. Okej. Okay. Zmieści się. A co to było? Shift prawy czy lewy? A, lewy. Nie, zjadłam. Ej, to którym to się przerabiało? Rybem? Co tam było powiadomienia czerwono? Kto tam wyskoczył, że co? Tjorn, atakuje... co? Co? A, ktoś atakuje. Atakuje konstrukcję płot z gałęzi. Tu po lewej. O, tu są cwaniaki. A, bo to wilki. O, otworzyłam bramę, wlazły do tego, do środka. Aha. O. Ja nie mam życia. Ale mam klikanie. Okej, okay, ale teraz trzeba naprawić ścianę. Teraz patrz, trzeba znowu gałęzią zostać okładziona. Tak. Zobaczymy, czy cię dzisiaj będą chlastać. O, co tu się wydarzyło? Po pośladkach, czy z innej strony. No, bo mam mniej niż połowę. Jedz. Znaczy, no chyba, że jedzeniem się wyleczę, ale... Chyba szybciej będzie przypisać kogoś na chwilę. No dawaj to mięcho. Patrz, zobacz jak on je też mięsko dużo fajnie. O rany. O, mięcho drzwiami poszło, przepchnięte zostało. Zanim pozbieram, poczekam aż pies się troszkę naje, bo jest kości nie głodny. Widzę. A nie wiem, czy zawsze wypadają. Może dopiero jak się to duże mięsko rozwali. Chyba tak. A nie, a może. Może, wilków. Bo mi tutaj pies rozwala, bo je, więc ciężko powiedzieć. Typowy. Najedzony, jedz jeszcze, jedz. Żrej. To nie. A tobie co? Aha, bo ty czekasz. Masz te drugie? Dobra. Ktoś już zabrał w ogóle stąd i poszedł. O, to ciekawe. No, zabrali, ukradli, uciekli. Pochodnia. O, Amelia wróciła, pochodni potrzebuje. Trzeba jej zrobić kilka i tam zanieść. Pochodnia, twórz. Ja tam wrócę do niej, wiesz, to ona ja tu mogę jest, tam iść. Ona jest w mieście. Wiem, ale wezmę saneczki i polecę po kolejny ten. Ewentualnie. Ja jej dam na razie dwie pochodnie. A co ona ma tyle narzędzi? A nie, to Anna, czekaj, to nie ty. A w ogóle dlaczego Anna ma tyle narzędzi przy sobie? Oni wszyscy mają tak sporo całkiem. Pobiegła już, dałaś przestrzeni? Nie, nie, nie dała mi właśnie, gdzie ona jest. Była tu przed chwilą. Ta nie, ta poluje. Była, pobiegła. Dokładnie stała tu chwilę. No kurde, ty przecież... Ty ona już jest... Gdzie ona już jest? Ale przecież nie dała mi te pochodni jeszcze. No nie. Szalona. Ale najgorsze jest to, że... Zaniosę jej. Dobra, to ja wrzucę tutaj pochodnie, a w sumie jedną sobie zostawię. Pytanie, czy my mamy już szansę na zbudowanie lepszej siekiery albo lepszego kilofa? Tak, 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 właśnie to miałam zrobić. Bo nie miałabym tak, nic przeciwko. Znacznik jest, chata jest, ten tutaj... Masz. Chodź, weź sobie, będziesz sobie brał? Tak, będziesz sobie brał ten węgiel drzewny stąd. Dobra, nie machaj mi, tylko do roboty się weź. Dobra, on sobie będzie bierz, robił, super. A tu... Czekajcie, bo ja się jeszcze gubię. Tu. Bo mamy trochę nierówno. Następnym razem sobie zrobimy kostkę brukową i takie tam. Brak paliwa. Kuźni. Aha, to ja też muszę trochę tego drewna zabrać. Chyba ma przerwę. 10. A ty co chcesz? Potrzebuje przestrzeni do wytwarzania na duża kamienna siekiera. Rozumiem. To przebierzemy trochę rzeczy stąd. Nie ma problemu. Oddaj. 5. Rozpal. Proszę bardzo. Mam młotek? Mam. Bo to też trzeba było tą końcówkę. I teraz... To sobie pozabierajcie. A nie, to czekaj. Jest niepotrzebne. Tak jak to się robiło. Kilof. Mój kilof. To chyba... zostaje. Ja mam nasiona jeszcze w kieszeni. 4. Nóż.
Tu się grzało ten węgiel teraz. Ufu, te żelazo. Umieść kęcisko żelaza w kuźni, aby rozgrzać je i przygotować do obróbki. Po rozgrzaniu można je użyć na kowadle w celu wytworzenia przedmiotów. Tak. Niech ono się rozgrzeje. A muszę je wyciągnąć, czy może być takie? Czy Tora jest bezdomna? Możliwe, że jedna osoba jest bezdomna. To zaraz zobaczę. A nie mamy już więcej szałasów wolnych? No nie, właśnie chatka się buduje. Okej, dobra. Bo ona jest zmęczona, ona musi spać. Podmienię jej chatę z kimś. Mi idzie spać chociaż trochę. Ciup, jeszcze obróć. Oj, nie tak. Chciałam mieć ładny widok, a to nie wyszło. Dobra, niech się trochę chociaż zdrzemnie, bo dziewczyna padnie nam tam. Przenieś do schłodzenia. Okej. Okay. Otwórz przechowalnię. To jest, rozumiem, średnie. Tak jest. Wpis do dziennika plus jeden. O. Już mamy pełny ten... Musi robić i przerabiać tę żelazo, bo mamy pełny... Pełne prymitywna wszystko. Żelazna siekiera tam, teratam. Nasza pierwsza. Siekiera. Niestety tak się nazywa prymitywna żelazna siekiera, ale... Wrzućmy ją tu na razie. Zobacz, jak pięknie wygląda. Boże, tyle tak. Gry, żeby mieć zobacz taki toporek. Tu za tobą jestem. Zobacz, to chciałeś zaatakować? ile rzeczy. Idę jakąś brzuskę ściąć. Wzięłaś sobie ją? No chciałam, no myślałam, że już zobaczyłaś. Wzięłaś. Widziałam, no, że tam machłaś łapką. Wsiup! No a teraz widziałam. Brzoza. Ja... No co jest? Dotyknij te brzozy. Ile energii schodzi na tą brzozę? No ja je tylko potnę, no. A oni niech sobie już te zbierają, te twarde drewno. No mam nadzieję, że po sobie pozbierają. Mam nadzieję też, że ta siekiera będzie trwała. Przez długi czas. No. A, jak najbardziej. Dwa, trzy, nie, dwa długie patyki chyba wyszły z niej. I jedna kłoda. Okej. Okay. Przynajmniej z tej 260, co ma życia, może tam taka grubsza jest, to więcej z tego poleci. Zetnę im dwa, bo w sumie cztery, bo cztery kłody potrzebujemy i cztery długie patyki, żeby dokończyć w końcu stolarza naszego. Tak. I mieć go wreszcie z głowy. Co byśmy się mogły zacząć stresować innym budynkiem. Jakbym tę siekierę dała drwalowi, no to on chyba sam by sobie brzuski ścinał, nie? Myślę, że tak, tylko pytanie, czy wziąłby to jako priorytet, czy nie ciąłby tych drzew tutaj wszystkich. No to też. Żeby nie zmarnował. Ale no, myślę, że tak czy inaczej, właśnie, tak czy inaczej dobrze by było, gdyby mieli te lepsze. No, ogólne. Prędzej czy później. Tylko, czy to... Dokładnie tak. Co w tej chacie jeszcze brakuje, że tak biednie? Kurczę, taki dobry sprzęt, a dalej drzazgi w ręce wchodzą. No bo to nie włókno szklane, to wiesz. O, przyszedł. Zobacz. Cześć, piesek. Chodź, idziemy z tymi kłodami. Bierz kłodę i chodź za mną. Tak dziwnie się klatkują strasznie te bramy, jak się je otwiera. Tak, no. Co też właśnie przez jedną przechodziłam, zastanawiałam się, czemu od burza? Nie, dzwoneczki takie. Dobra, ale moi drodzy, my się tu będziemy żegnać. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i czekamy na wskazówki co do tej inwazji, jeżeli wiecie. Albo po prostu wiecie. Tylko co... nie obraźcie się. Nagramy parę odcinków pod rząd, bo mamy ten. Tak. Bo też, mnie nie ma. Tak, będziemy też nagrywać. Iza wyjeżdża, a ja też się muszę szykować, że w każdej chwili mogę zniknąć, bo już czas. Więc no musimy nagrać trochę w przód, jeżeli chcecie mieć co oglądać. Ale no tak gadałyśmy, że właśnie, nie wiem, jakieś update'y powchodzą ewentualnie. To jak to podejście nam nie wyjdzie, bo w sumie już nam za bardzo nie wychodzi, to będzie kolejne. To jest bo takie... Gra jest ciekawa. Gra jest ciekawa, nie? Mm-hmm. Przyjemnie się w nią gra tak. I... Przyjemnie się gra i fajne jest to, że optymalizacja jest całkiem przyjemna. No. To jest bardzo istotna rzecz. Nie ma nic takiego wkurzającego tutaj.
Dokładnie, nie masz takich wkurzających rzeczy, że zgadza się. Są jakieś tam mini takie, ale nie tnie się, nie rwie obrazu. No dobra, miałeś ten problem z zapisem parę razy, ale to już naprawili. Tak, to od razu był fix, tak, no i naprawili, no to też prawda. No. Także mamy nadzieję, że się podobało i do następnego. Baju! Pa, pa!